Ramionczka przerabiam w taki sposób. Tam, gdzie zakończyłam ostatni półsłupek nawijany i oczko łańcuszka, przerabiam jeszcze 20 takich powtórzeń, czyli półsłupek nawijany nad półsłupkiem nawijanym. Oczko łańcuszka, drugi półsłupek nawijany, oczko łańcuszka, trzeci półsłupek nawijany, oczko łańcuszka, czwarty, oczko, piąty, oczko, szósty, oczko, siódmy, oczko, ósmy, oczko, dziewiąty, oczko, dziesiąty, oczko, jedenasty, oczko, dwunasty, oczko, trzynasty, oczko, czternasty, oczko, piętnasty, oczko, szesnasty, oczko, siedemnasty, oczko, osiemnasty, oczko, dziewiętnasty, oczko i ostatni 20. Czyli przerobiłam jeszcze dodatkowo półsłupek nawijany i oczko. Powtórzyłam 20 razy. Następnie przerabiam dwa oczka łańcuszka. Przekręcam na drugą stronę. I przerabiam w drugą stronę to samo, czyli pierwszy słupek i oczko już, pierwszy półsłupek nawijany, oczko zrobione, następnie drugi. Oczko. Trzeci. Oczko, czwarty, oczko, piąty, szósty,
siódmy. Ósmy. Dziewiąty. Dziesiąty. Jedenasty. Dwunasty. Trzynasty. Czternasty. Piętnasty. Szesnasty. Siedemnasty. Osiemnasty. Dziewiętnasty. I ostatni, dwudziesty. Znowu przerabiam dwa oczka łańcuszka. Przekręcam. Czyli robię to ramionczko powrotnymi rzędami. I znowu zaczynam. Pierwszy jako dwa oczka, drugi trzeci. Czwarty, piąty, szósty, siódmy. I tak dalej, przerabiam do końca rzędu, następnie znowu wracam i przerabiam takimi rzędami powrotnymi, sześćdziesiąt rzędów po kolei, każdy rząd po 20 półsłupków nawijanych, a między nimi oczko łańcuszka. W kolejnym etapie przystępuję do przyszycia ramionczek. Przekręcam, wywracam na lewą stronę. W taki sposób.
Do przyszywania używam igły i łączę dwa elementy ze sobą. Już pierwszy marker wyciągam. I przeszywam dalej. Staram się przeszywać każdą pętelkę, nie omijając żadnego oczka. Przeszywam w taki sposób do samego końca, czyli do tego ostatniego markera. Po przeszyciu jednego ramionczka przystępuję do wszycia drugiego. Po zeszyciu dokładnie zabezpieczam nitkę. Przeszywam jeszcze kilka razy. Pozostałość ucinam. Pozostałe nitki również chowam do środka przy użyciu igły.